Pascal Brodnicki zamieścił w mediach społecznościowych niebywale wzruszające wyznanie. Najbardziej lubiany kucharz w Polsce stracił właśnie swojego ojca. W przepięknych słowach Pascal Brodnicki opisał, jak wiele jego ukochany tata dla niego znaczył. Pascal Brodnicki podzielił się w sieci przykrym wyznaniem na Instagramie ulubionego kucharza. Polków pojawił się obszerny wpis, w którym Pascal Brodnicki dzieli się informacją na temat śmierci swojego taty. Utrata ojca oznacza utratę części siebie. Ktoś, kto zawsze tam był, na dobre lub na złe. Traci naszego najlepszego nauczyciela, który tak wiele nas nauczył. Traci naszego najlepszego przyjaciela. Nie będzie to łatwe, ale skoro zawsze nauczyłeś mnie bycia silnym, dotrę tam, ponieważ wiem, że najbardziej pragniesz dla rodziny szczęścia. Zrobię to dla ciebie, aby cię uhonorować. Jak zawsze robiłeś dla mnie wszystko, napisał w mediach społecznościowych. W ciężkich chwilach Pascal Brodnicki dziękuję za wszystko, co podarował mu tata, dałeś mi, z mamą wszystko, o co dziecko może prosić, a nawet więcej, co pozwoliło mi stać się tym, czym jestem dzisiaj i jestem z tego dumny. Byłeś wspaniały i jestem dumny, że mogłem cię mieć za ojca, dziękuję za twoją życzliwość, dodał Pascal Brodnicki. Pascal Brodnicki w przepięknych słowach napisał, jak wiele jego tata dla niego znaczył. Znany kucharz wyznał, że tata był dla niego najważniejszą osobą. Pascal Brodnicki podzielił się także z fanami, tym jak teraz się czuje, kiedy jego ukochanego ojca z nim nie ma. Kocham cię tato, będę trzymać cię blisko mnie, w moim sercu, jako przewodnika, a jednocześnie cenny przykład. Strasznie za tobą tęsknię. Zostawiasz wielką pustkę w moim życiu, jeśli nie wydajesz się być ze mną, że nie mogę cię dotknąć, zobaczyć ani usłyszeć. Wiem, że zawsze będziesz nad nami czuwał, jak zawsze. Pożegnanie. Kocham cię, zakończył. Źródło, Instagram, następny artykuł.